W rozdziale czwartym książki Johna MacArthura Ewangelia według Jezusa porusza on rozmowę kobiety z Jezusem przy studni. Jest to jedna z najbardziej znanych historii, a kobieta przy studni była kobietą o niskiej reputacji. Jezus nawiązuje kontakt z tą kobietą, prosząc ją na początku o podanie mu wody do picia. Kobieta była zaskoczona tym faktem, że on jako Żyd, wiedząc, że jest Samarytanką, w ogóle podejmuje z nią jakąkolwiek rozmowę. Następnie Jezus jest tym, który oferuje jej wodę życia. Mówi, że jeżeli napije się wody, którą on jej oferuje, to nigdy już nie dozna pragnienia. Jezus mówi, że woda, którą jej da, stanie się w niej źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I tutaj, po tym krótkim wstępie, John MacArthur rysuje swoją wersję obrazu. Twierdzi, że picie wody, jaką oferuje Jezus, jest metaforą na, cytuję, pełną zgodę i oddanie. Jest to okropnie niewłaściwe. To, co dr MacArthur tutaj praktykuje, to wczytywanie jego własnej teologii w tekst Pisma. Nazywamy tę praktyką egzegezą. Zamiast wyciągać znaczenie z tekstu, czyli egzegeza, to robi zupełnie coś odwrotnego. Wczytuje to, co chce w tym tekście zobaczyć. Wiemy, co Jezus miał na myśli, kiedy mówił o piciu wody żywej, z dwóch powodów. Przede wszystkim w czwartym rozdziale Jana, po tym jak Samarytanka, uwierzywszy, idzie i rozmawia z mieszkańcami jej wioski, wielu zaczęło w niego wierzyć. Następnie, gdy Jezus przebywa z nimi przez następnych parę dni, o wiele więcej osób zaczęło w niego wierzyć. I kiedy uwierzyli, jeden z nich mówi tej kobiecie, że teraz wierzą nie z powodu tego, co ona im powiedziała, ale wierzą w niego z powodu tego, co on im powiedział. Ludzie ci nie mówią więc z powodu, co im powiedział, że przejawiają teraz pełną zgodę oraz oddanie. Mówią po prostu, że wierzą. Innym powodem, dzięki któremu wiemy, że Jezus, kiedy mówił o piciu wody żywej, miał na myśli wiarę w Niego, jest fragment z Jana 6:35. Jezus mówi, że ktokolwiek przyjdzie do Niego, nie będzie więcej głodny i ten, kto wierzy we mnie, nie będzie więcej już nigdy spragniony. W tych słowach Jezus wyraźnie daje nam do zrozumienia, że brak pragnienia jest powiązany z wiarą w Niego, a brak pragnienia jest przecież tym, co obiecał kobiecie przy studni w rozdziale czwartym. Tak więc MacArthur jest w błędzie, sugerując, że historia Jezusa nawiązującego kontakt z kobietą przy studni sprowadza się do potrzeby posiadania przez nas pełnej zgody oraz oddania. Tymczasem wszystko, czego potrzebujemy, aby otrzymać życie wieczne, podobnie jak ta kobieta przy studni, to wiara w Niego. Wiara, że to właśnie On jest Mesjaszem, który gwarantuje życie wieczne wszystkim, którzy w Niego wierzą.